Cześć, witam Was serdecznie. Dwa tygodnie się nie widzieliśmy, odpoczywałem. No, należał mi się ten urlop. Żona już mi ciosała kołki na głowie, że tylko pracuję i trzeba było wyjechać, ale już mam dosyć tego oglądania antycznych budowli, starych kościołów. Stęskniłem się za boksem. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. Dzisiaj o czterech rzeczach. Walka Adama Kownackiego z Charlesem Martinem. Wspaniały pojedynek Canelo Alvareza z Gołowkinem. Starcie Joshua Powietkin. No i walka Kamila Szeremety z Diazem. Zacznijmy od tego najstarszego wydarzenia. Pojedynek Adama Kownackiego z Charlesem Martinem. Super walka. Rozmawiałem wczoraj z Adamem Kownackim i powiedział mi ciekawą rzecz, że po tej walce Charles Martin, pierwsze słowa, które powiedział do niego, to były takie: no i co, czy nie pokazałem serca w tej walce? To jest właśnie pokłosie tego śmieciowego gadania. Przed walką Adam mówił do Charlesa Martina, że nie ma serca do walki. No i Martin zmobilizował się. Ostatnia runda była niesamowita. Obaj pokazali serce do walki. Niewątpliwie serce do walki też pokazał Charles Martin. No ale na szczęście Adam był lepszy. Obiecuję Wam z nim dłuższą rozmowę. On 8 października przylatuje do Polski, przylatuje na mecz Polska-Włochy. Umówiliśmy się, że jak tylko wróci, przyleci do Polski, to od razu z lotniska jedziemy tutaj do studia i będziemy coś nagrywać. Także cieszę się z jego sukcesu, pogratulowałem mu serdecznie. No i teraz przejdźmy do walki Gołowkina z Canelo Alvarezem. Pojedynek, który wywołał wiele dyskusji, kto był lepszy. W moim odczuciu lepszy był jednak Canelo Alvarez. W statystykach ciosów wyprowadzonych o 257 ciosów więcej Gołowkina, ale w statystykach ciosów w celu przewaga Gołowkina była już minimalna, tylko 32 ciosy. Natomiast w statystykach ciosów tak zwanych power punch 37 ciosów więcej zadał już Canelo Alvarez. W moim odczuciu on wygrał tę walkę jedną rundą. Ci, którzy mówią, że to był rabunek, że GGG został oszukany, obrabowany, powiem szczerze, gwiazdorzą. No, przygwiazdorzył trochę Teddy Atlas, który mówił, że na Gołowkinie został dokonany rabunek bez zostawiania odcisku palców. To bzdura. No, rabunek to były walka Roya Jonesa juniora w finale olimpijskim z Parkiem, gdzie dano Parkowi zwycięstwo, chociaż strasznie obrywał. Rabunek to był w walce Felixa Szturma z Oscarem De La Hoyą, kiedy Szturm był zdecydowanie lepszy. Wszyscy obiektywni obserwatorzy dali mu zwycięstwo, nawet amerykańscy dziennikarze, ale De La Hoya miał przed sobą walkę z Bernardem Hopkinsem i tego biednego Szturma wykiwano. Rabunek to był w walce Mateusza Masternaka z Müllerem, a rabunek w biały dzień, w białych rękawiczkach. Rabunek to był w walce Maćka Zegana z Grygorianem. Natomiast w walce Gołowkina z Canelo Alvarezem żadnego rabunku nie było. To była wyrównana walka. Można było dać w jedną stronę, można było dać w drugą stronę. Ja widziałem ten pojedynek minimalnie dla Canelo, który prowadził swoją walkę. Atakował, był agresywniejszy, zadawał więcej ciosów w tułów. Zadał też więcej tak zwanych power punchów. I tutaj jest kwestia, którą chciałbym Wam wyjaśnić. Bo co to są te power punche? Bo wielu widzów tego bloga się pyta, więc power punch to są wszystkie ciosy oprócz tak zwanych jabów, czyli ciosów prostych. Więc jeżeli ktoś jest bokserem praworęcznym, to jab, to angielskie określenie, to jest dla niego lewy prosty. Jeżeli ktoś jest mańkutem, to jab, to jest dla niego cios zadawany prawą ręką. I power punche to są wszystkie ciosy oprócz jabów, czyli w zależności od tego, czy ktoś jest mankutem, czy bokserem praworęcznym, to są te ciosy proste. W
to w te ciosy power punche wchodzą sierpowe, podbródkowe, także tak zwane rabbit punches, czyli ciosy w tył głowy. I to wyjaśnijmy, żebyście to wiedzieli, bo wiele osób o to pyta. Teraz tak, walka zeszła powiedkiem. Świetny pojedynek, chociaż nie tak dramatycznie, nie tak wspaniały jak walka Joshua z Władimirem Kliczko. I tutaj wygrał Joshua pojedynek do momentu przerwania tej walki. W moim odczuciu wygrywał ten pojedynek Powietkin. No, naprawdę. I to widziałby nawet jakiś jeździec niewidomy na galopującym koniu. Natomiast wszyscy sędziowie widzieli prowadzenie do momentu przerwania walki w siódmej rundzie, prowadzenie Joshua. Jestem zaskoczony. Dla mnie ten pojedynek prowadziły Powietkin, a już werdykt jednego z arbitrów 59, z tego co pamiętam, do 55, no to wskazuje na to, że czasami sędziowie przymrużają jedno oko. No to jest taki problem. Ale to nie odbiera oczywiście honoru ani Joshua, ani Powietkinowi. Powietkin dał z siebie wszystko, całe serce. No boksował znakomicie. Ale no, w szóstej rundzie naruszył go już Joshua lewym podbródkowym, potem w siódmej rundzie już dokonał tego dzieła zniszczenia. No, pokazał, że to jest po prostu człowiek demolka. Powietkin potem był troszeczkę zaskoczony, gdy Joshua przyszedł do szatni, pogratulował mu, pocieszył go. No to jest wspaniałe. Za to kocham boks, że ludzie dają siebie wszystko, sportowcy, walczą za cięcie. I potem jest przytulenie się, pocieszenie, uśmiech, gratulacje. Są oczywiście wyjątki, są bokserzy, którzy tak się nie zachowują, ale zdecydowana większość jest właśnie takich jak Joshua. I to jest właśnie urok boksu, za to chyba tak samo jak ja kochacie boks. I ostatnia sprawa, walka Kamila Szeremety z Diazem. Kamil obronił Mistrzostwo Europy w wadze średniej, wygrał przed czasem. Gratuluję mu, lubię tego chłopaka, naprawdę to jest zawodnik, który daje siebie wszystko. Jest wzorem nie tylko w ringu, ale i poza ringiem. Jest już wysoko w światowych rankingach, dwóch organizacji jest na piątym miejscu, trzeciej na szóstym. Być może doczeka się walki o Mistrzostwo Świata. Oby tak było, no, trzymam za niego kciuki. I na zakończenie jeszcze taka jedna refleksja. Zadebiutował jako komentator w ogólnopolskiej telewizji Izu Ugonoch. Wypadł znakomicie. Ja się cieszę z tego, bo już wiele lat temu, zresztą właśnie tutaj, jak z nim rozmawiałem, wiedziałem, że on się idealnie nadaje na komentatora. Nawet rozmawiałem, mówię, Izu, ty mógłbyś nawet zapowiadać pogodę i byłbyś gwiazdą. Zapowiada boks, wspaniale to robi, piękna polszczyzna. Ja się śmieję, że no, były selekcjoner reprezentacji Polski, Franek Smuda, to powinien się od niego uczyć polskiego. Cieszę się, że Izu zadebiutował jako komentator, wypadł świetnie. Gratulacje dla niego, gratulacje dla Kamila Szelemety. Dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że z wami się znów po przerwie widzę.